także przychodziło na pewno będę. I w ogóle gratuluję Wam, że jesteście. Dla wielu chodzenie do kościoła dzisiaj jest obciachem i tak to postrzegają. Myślę, że ci, którzy tak postrzegają, które dzisiaj uciekli, chociażby weszli tymi drzwiami z jakimi wyszli, a to świadczy o nich. Słuchajcie, przychodzimy do patrona tego miasta, do patrona tego sanktuarium, błogosławionego Konrada. I zawsze myślę, że warto zwracać się do Pana Boga przez Jego wstawiennictwo. Zobaczcie, że jak tu jesteśmy w kościele, to troszkę Wam schodzi ta uwaga, która jest na katechezie. Na katechezie, zanim wiecie, znacie to, że zanim zaczniemy się w imię Ojca i Syna, zanim się pomodlimy na początek lekcji, to jest najpierw 15 minut walki, nie? A tutaj przychodzicie, ja mówię Pan z Wami, kocham Wam, ja jest po prostu ludzie, odwagi, nie bójcie się. To jest wasze wyznanie wiary. To jak przychodzicie tutaj do kościoła, to co mówił ojciec Krzysztof na początku. Jesteście tu, bo poważnie traktujecie wiarę i to jest dobre. Błogosławimy tym, którzy uciekli. Trochę nie wiedzą, na co narażają nas nauczycieli, bo my za nich odpowiadamy w tym czasie. I choćby dlatego, ze względu na szacunek, nauczycieli mogliby zostać. No, dlatego im błogosławimy, żeby Pan miał ich opiece. Nic im się nie stało. Traktujecie swoją wiarę poważnie i bardzo dobrze. Drugi krok, który idzie za tym, jeżeli traktujecie wiarę poważnie, to trzeba ją wyznawać. Kiedy jesteśmy tutaj na liturgii i wstydzimy się siebie nawzajem w kościele, nie? Przecież każdy z nas tu jest, bo wierzy w Chrystusa. Jak mówisz z duchem Twoim do kapłana, to wyznajesz swoją wiarę, nie? A mamy tutaj sytuację, że się chyba trochę tego wstydzimy siebie nawzajem. To nie bardzo, nie trzeba się wstydzić. Nikt tutaj nikogo nie będzie wyśmiewał, że odpowiesz głośno: chwała Tobie, Chryste. Nie ma się co bać tego. Dobrze. Jesteśmy tutaj, bo jest nowena przed uroczystością błogosławionego Konrada. To jest ziemia szczególna. Nowe Miasto, Żdżany, dwie niewielkie miejscowości, trzech błogosławionych. To się rzadko zdarza. Więc to też weźcie pod uwagę. Nie? Tutaj mamy klasztor, w którym mieszkał błogosławiony Konrad. W Żdżanach mamy kolejnego błogosławionego kapucyna i błogosławioną matkę założycielkę siostrę Zaretanek, Franciszkę Siedlisko. To nam pokazuje, że Panu Bogu nie przeszkadza z małych miejscowości wybierać sobie świętych. To jest dobra nowina dla nas wszystkich.